Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 4.0, kontynuacja 2355, aktualny ranking, przeciwnik 2380. Póki co jeszcze przeciwnik nie wykonał ruchu, mam nadzieję, że to się stanie. Sprawdzam, ile partii rozegrał. 3500, spoko. Więc mam nadzieję, że zagramy. Choć teraz tak patrzę, że czekamy na jego decyzję. Tutaj widzę, że czeskom daje mu jeszcze 30 sekund. Mam nadzieję, że wykona ruch. No i jeżeli nie, no to po prostu trzeba będzie szukać innego zawodnika. Także zobaczymy. No już na pewno te partie są na takim ciekawym poziomie. Choć zdarzają się szybkie zwycięstwa również. Błędy, zresztą jak wszędzie, na każdym poziomie. 3, 2, 1 i chyba przeciwnik nie wykona ruchu. Szkoda. Ok, no to szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Chwilę pewnie to potrwa. O, a nawet nie. Super. 2350. Skoczek F3. Zerknę tylko od razu, jak zwykle, ile partii rozegrał przeciwnik. 510. I gra tylko szachy szybkie. Ok. Wygląda w porządku. C4. E6, tak jest. I skoczek na F3. D5, czyli będziemy mieli gambit hetmański. Ewentualnie przejdziemy do ostrego wariantu botwinika, o ile tutaj przeciwnik zbije na C4. A jednak nie. W takim razie możemy przejść do innego wariantu. Hetman A5 może nastąpić. Takie ruchy są też do wykonania. Więc będziemy sobie tutaj taki. Tu jest skoczek D2, bardzo dobrym ruchem, standardowym. Pilnujemy przede wszystkim tutaj pola E4. Nie można też w pewnym momencie zagrać hetman B3, bo po tym zagraniu przegrywamy, tracimy gońca, więc trzeba na to uważać. Ale po wybiciu tutaj możemy zbić na F6 i po prostu odbić skoczkiem na C4, uzyskując taką spokojną, fajną grę z większą ilością przestrzeni za parę gońców u przeciwnika. Może być też inaczej, może być zagrany goniec B4 i też możemy sobie zagrać różnie w tym układzie. Ja tutaj preferuję wieża C1, można też hetman C2 zagrać. Wieża C1 będzie po to, że tutaj przeciwnik może się pokusić o wzięcie pionka. Jasne, i wzięcie pionka będzie dla niego ok. Znaczy ok, dla białych również, bo tu chodzi o rozwój figur, na którym będzie mi bardzo zależało, więc pionek nie będzie miał tutaj większego znaczenia. Goniec na D6, a to ciekawe, w sumie to jest ruch, którego kompletnie nie brałem pod uwagę. Zastanawiam się nad ruchem w ogóle F4 i takim. A może w ogóle C5 najpierw? Tutaj. Raczej zagra tu. I F4. B6 może być też ciekawe dla niego. Ale wtedy chyba tutaj. I tego hetmana będziemy łapać. Zagrajmy C5. Spróbuję przeciwnika zgnieść jak robaczka. Jak daje mi ku temu okazję, to dlaczego by nie skorzystać? Po ruchu F4 po prostu nie pozwalam przeciwnikowi zagrać E5 i ma ciasno. B6 jest niemożliwe. Dobra, uciekamy gońcem. Jasne, skoczek tam może sobie gdzieś odejść i opcja wymiany, ale niekoniecznie. Ja jestem zwolennikiem, żeby trzymać te figury, jeżeli przeciwnika tutaj ciśniemy, aczkolwiek to wszystko zależy od pozycji. Taki ruch jest niemożliwy. To trzeba było brać pod uwagę z uwagi na skoczek B3. Jeszcze raz liczę. Tutaj się wszystko broni. Hetman tu, A3 i po... Co? Aha, kumam. Ruch ciekawy, dlatego że nie mogę zbić, bo on mi zbije z szachem. Tak i tam, no tak, to nie działa. Muszę wybić tu, on mi wybije tu. No tak, muszę wybić tam, on jak wybije tu, to tu, ale raczej zbije na C3. Jak odbije, to wtedy te pionki są rozłączone, on nie ma roszady. Też są jakieś plusy, nie będę z tego powodu płakał. Teraz jeszcze tylko tak patrzę, czy nie przechodzi taki ruch, ale nie, on wróci, będzie mnie atakował, ewentualnie taki ruch. To nie biorę pod uwagę, bo to jest bardzo słabe raczej, bo odejdę gońcem. Tutaj chodzi o to, żeby przytrzymać...
No dobra, wybiję to. I hetman C2. Okej. Teraz taki ruch będzie groził. On w ogóle gra bardzo szybko. Wydaje mi się, że źle. Bo mam możliwość zagrania takiego posunięcia. Znaczy to chodzi o to, żeby poświęcić. Bicie, to trzeba rozważyć. Chwila. Bicie, bo tworzę wieżę. Zagram tu. Jak nie zbiję, to zostanie mi pionek więcej. A jak zbiję, to zbijam hetmanem. Jak on weźmie tu, to pytanie, czy ja mam tam w ogóle kontrę. Zagranie tu, król ucieknie tu. Wygląda to dobrze. Skoczek będzie jeszcze niezagospodarowany. Pytanie, czy ja tam mam szansę go jakoś oszukać. Hetman G6. Tutaj. To może nie przechodzić, ale bardzo gość mi tutaj zagrał dziwnie. Znaczy tak, ja to mogę olać i chyba ten ruch będzie w ogóle super też, bo będzie tutaj super rozbicie. A jak B4 to tu, wieża tu, albo wieża tu. Nie, tak, tak i tak bodajże, to zdobędę pionka. Dobra, A4 jest chyba tutaj prostszym rozwiązaniem. Aniżeli poświęcenie na F5. Znaczy najpierw tu i na F5, ale to nie działa. To trzeba było mocno by przeliczyć. To możliwe, że to jest ok, ale A4 to jest chyba już ruchem niemalże wygrywającym według mojej oceny. Wiecie co? Nie wziąłem pod uwagę, że on mi może po prostu zbić. Nie wiem dlaczego. Dobra, ale to nie znaczy, że to jest coś złego. Wręcz przeciwnie. C4 teraz będzie chyba dobrym ruchem, tu wybicie, to się trzyma. Dobra, C4, chcemy rozbić tu, a jak on wybije, to skoczek zbije i wejście na D6. Bicie nastąpiło, tu mogę sobie trzasnąć teraz. On nie może się ruszyć, bo będą widły. Bicie tu mi zbije. Mogę też to przytrzymać. Nie, dobra, zbiję tu, bo on może wejść skoczkiem, więc najpierw zbiję tutaj, wtrącę mu, on musi być tym pionkiem. A to mnie zaskoczył, przecież tu pionek wisi. W ogóle jak on gra? Teraz chyba pioneczkiem. Biorę tego następnego. Gość 2350, słuchajcie. Ranking bardzo wysoki, a gra źle. Po prostu gra źle. Proste wzięcie pionka, grozi wieża E1, ewentualnie wieża A1, wieża E1. Dokładnie tak. Myślę, że nawet zdwojenie wież i próba tego zaatakowania tego pionka mocno, bo jeżeli na przykład będzie chciał wymienić hetmany, to mogę na to przystać. Jak wezmę tego, dwa pionki więcej zostaną. Skoczek tu i tu. Chociaż lepiej chyba pilnować. No właśnie, zobaczcie, on wymienia hetmany. Jeżeli ja zbiję tu i zagram tak, to na pewno wezmę mu kolejnego pionka. Tylko, że nie wiem, czy ja chcę to zbić. Moment, bo jak zagram tu, to on odejdzie. Dobra, chcę mu zbić. Chcę. Uprośćmy to, bo pozycja jest po prostu nasza. No tak, no jest to wygrana. Wygrać oczywiście jeszcze nie jest może tak super prosto, jakby się mogło wydawać, no ale przewaga jest na tyle wysoka, że na pewnym etapie, na pewnym poziomie powinno się to udać.
No i cóż, przeciwnik po prostu zagrał według mnie zbyt szybko. Bierze A1, nieuniknione bicie pionka. O, tam może być jakieś A5, A6. No wejście tutaj, zawsze mam wejście tu i szybkie tu. No dobra, bijemy, bo to nie ma tutaj co myśleć. Wymiana nastąpi. Skoczek wejdzie na F3 i tutaj będą kolejne groźby. A mogę nawet dać się ładnego szacha pionkiem, bo on nie może zbić. Będzie musiał wrócić na to samo miejsce. I skoczek i grozi wejście takie. Myślę, że... No, w ogóle... No cóż, nie chcę tutaj krytykować mocno, ale na 2350 gość chyba nie zasługuje. Znaczy może po prostu ma gorszy dzień albo gorszą partię zagrał i tyle. No tak, tak, wiem jak to brzmi. Słuchajcie, jest pasek, już patrzymy. Tylko patrzę, czy analiza wejdzie dobrze, jeśli chodzi o scenę. No właśnie, coś mi tutaj z tą sceną nie działa. W każdym razie, widać pasek, już pokazuję. Tu się wszystko zgadza, F4, ten ruch już jest chyba podejrzany, plus 0,50, tak, tak, tu się zgadza, no B5 w ogóle słabe posunięcie, o, B5 to jest słabe posunięcie, tak, bo tu mam opcję zaczepki, no ale wyjście w ten sposób, F5, niby blokadę porobił, zaatakował dziwnie, no tak, tu już jest ogromna przewaga. Dobra. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Może zamknę tą analizę. 2363. Słuchajcie, no takim tempem to zaraz dobijemy do 2400 dosyć szybko. 2351. Filipiny. Zerknę tylko też ilość partii. O, 9000 partii, super. A jeszcze na opcję blica bym zerknął. Jest D4, wykonuje szybko posunięcie. W blicu ma 2236 gość. No dobrze. Skoczek na F3. Słuchajcie, no ja będę grał schematy swoje. To co tutaj... O, London System. Dobrze, goniec G7. Czyli... Gość ustawia sobie domki w porządku. No, zagramy C5. Opcja bicia będzie ok. Teraz to chyba zbiję i zagram D5 w takim układzie. D5 od razu powalczę o centrum i spróbuję zostawić izolowanego pionka przeciwnikowi. Gra czarnych tutaj jest banalnie prosta. Nawet słuchajcie, nie ma się co bać takich posunięć. Ok, skoczek na C6. I opcja goniec G4. On według mnie powinien zagrać H3. Jak będzie trochę tu ogarniał temat, to powinien. A ja mam tutaj też prostą grę, bo mogę skoczek H4 od razu rzucić. Zobaczcie, że mam szybką roszadę. Figury w grze. I gram czarnymi. Chodzi o to, że po prostu na starcie przeciwnik ma tempo więcej. I według mnie pozycja jest bardzo przyjemna. Nie chcę mówić wygrana już po 8 ruchach, ale jest bardzo przyjemna. Goniec na E2. No i tak, tutaj jak zagram, no to H3 bicie i tu. Skoczek E4 chyba będzie lepsze. Prowokacja do wybicia, jeżeli to się uda, to tak, ale to się nie uda tak łatwo. Ok, i goniec G4. I teraz będziemy mocno cisnąć, bo jeżeli tutaj, to bicie, bicie. A jednak on tutaj czujnie. Czujnie jednak tutaj pograł. Ok. Czy ja nie mam takiego posunięcia jak F5? A kto mi zabroni tak zagrać? Muszę czasem uważać, jakby wieża C1 było albo B3, żeby tutaj nie było kopnięcia, bo grozi potem goniec C4. Jeszcze nie grozi, ale F5 grozi na przykład ruch F4. I już trzeba się zastanawiać nad tym posunięciem, bo zagram tak, on mi zbije, ja tu, on tu. Wprawdzie pion mniej, ale już jakaś zadyma się robi. Skoczek G3. Możliwe, że potem... No właśnie, teraz istnieje takie zagranie. Tyle, że ja mogę chyba tak w ogóle teraz zagrać. W sumie nie wiem, czy chcę. Może wzmocnić to przez ruch E6 tego pionka. No bo ewidentnie on chce zbić tu. Czy ja tutaj nie mam czegoś lepszego?
Może na spokojnie jednak, tak. Myślę, że tak, na spokojnie. E3. E6, sorry. Wzmocnijmy najpierw to centrum i będziemy się czaić na to posunięcie. Oczywiście ruch G3 jest zapewne możliwy. Wtedy na przykład goniec tu, wieża E1, G5. To już jak tak patrząc bardzo ostro. Słuchajcie, to nawet nie chodzi o to, że czy tutaj jest szybka wygrana czy przegrana, ale o to, że przeciwnik bardzo dużo daje pograć. No ale chwila, to ja nie mogę teraz tak zrobić? Mogę i tutaj po prostu teraz patrzę na pionka bardzo mocno. Taki jeszcze ma ruch, ok. No ma takie posunięcie przeciwnik, będzie trzeba zbić. No dobrze. No ale tutaj chyba nic dobrego go nie czeka po tym wybiciu. Co tutaj strzałkę ma? Nie. Tu i tu wracam. Prawdopodobnie tak, bo grozi H6, G5, F4. A na tego pionka się mocno czaje. On może też oczywiście zagrać hetman na C4. Dokładnie tak. Aha, tutaj istnieją takie numery, że zagram tak, to on może zbić tu i po prostu tak. Tego nie wziąłem troszkę pod uwagę. W tym razie chyba muszę tak zagrać. Cofnięcie skoczka nie jest dla mnie komfortowe, ale zagram w ten sposób, żeby nie było po prostu bicia. On może wzmocnić to, tylko że ja mam też przerwanie tutaj jego figur. I mogę zagrać tak, znaczy najpierw H6, on tu i potem chyba po prostu G5. Przewaga moja będzie prawdopodobnie, mam nadzieję, jeśli chodzi o te pionki. Zagrał F4 od razu. No dobra, to H6 koniecznie, on odejdzie skoczkiem, będzie miał fatalne pole i będę na tego pionka mocno uderzał. Skoczek wraca i będę się koncentrował teraz właśnie na tym polu. Możliwe, że też sobie pozwolę na hetman D5 na wymianę z dwoje wieże i po prostu wezmę tego pionka i wygram bardzo łatwo partię. Ja nawet nie muszę teraz iść tymi pionkami do góry. Mogę chyba w ogóle zbić. Pytanie, czy ja chcę to zrobić. Zagram najpierw tak, bo zdążę. Ten skoczek na F2 nie robi kompletnie nic. On stoi tam fatalnie. Jeżeli odejdzie przeciwnik na tego pionka, możliwe, że tu jest opcja. No i chyba to jest dobra opcja. Tu, tu, tu. Tam związanie. Mogę potem tak. Tak zagramy, bo od razu bronię też pionka. Pionek więcej. Słuchajcie, nie wiem, co mam powiedzieć. Łatwo. Dziś bardzo łatwo. I to na takim poziomie, dosyć wysokim. Bo teraz też mam fajne odejście hetmanem i od razu ta wieża nie będzie mnie atakować. Bardzo komfortowa sytuacja. Oczywiście mam też opcję z szachem, więc on też musi... Ok, wybicie jest raczej tu obowiązkowe. Związanie skoczka na maksa. Tak i tak grozi. Zwyczajnie, jeżeli on na przykład odejdzie królem, pierwsza myśl, jaką mam, to właśnie zagranie hetmanem, ale może coś jest lepszego. Może taki ruch też jest dobry, tylko że wejdzie mi skoczek. Tak, tak, tak. Możliwe, że to jest wszystko bardzo dobre. Pytanie, czy nie zagrać się po prostu tak, żeby już mieć święty spokój. Ten skoczek i tak nie gra. No ale chwilka. E3. Skoczek wejdzie tu. A może hetman E4 wtedy od razu. Grozi E2. Wieża C2 będzie bronił. I tak za bardzo nie wiem, jak się przebić. No dobra, zagrajmy w takim razie proste szachy. Hetman C6. To też jest pewnego rodzaju siła. Tu bronimy. Chyba mogę wziąć pionka kolejnego za friko. Skorzystam z tej opcji. Kolejny pion wzięty, słuchajcie, dwa więcej. Hetman wszystko broni. Niczym się nie muszę przejmować. Goniec jest świetny. Wolna linia. Tyle. Czego chcieć więcej? Aha, no to jest prowokacja do tego, żeby wybić tam.
Nie muszę tego robić. Mogę sobie zagrać. Mogę tak nawet zagrać. Bo skoczek, chodzi o to, że jak ja zbiję, on zbije skoczkiem, skoczek będzie miał już jakąś tą opcję. Nie dajmy mu tej opcji. Zagram końcem tutaj broniąc i próbując dalej. No, może teraz wymienię, bo już goniec tam nie jest atakowany. Tak też sądziłem. No, słuchajcie, to jest podstawka. Hop, hop i E3. E3, wieża D6. No to tak. Nie chcę wieża D6, to chcę tak. Nie puścimy wieży. Może zagrać tu, bicie, szach, tu i tu. No ale to jakoś więcej. A, szuka jednak zadymy gość. No to chyba tutaj, 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 tutaj. Tak, on musi dać szacha. Tak, on da szacha, ja tu. Dobra. Nawet może tak zagrać. Pytanie, czy tam jakiś szach coś daje. No niech będzie po prostu tak, jak sobie pomyślałem. Będzie szach, będzie tak, będzie szach. Odejście króla tutaj i tam hetman tu gdzieś. Dobra, to powinno starczyć. Jeżeli tutaj, to po prostu tak i wezmę pionka w następnym ruchu. Skoczek kompletnie nie gra. Posunięcia typu G4 są zbyt wolne, ale zagrał. Ale mimo wszystko zagrał. Tak chyba mogę od razu. A jak on odbije, to ja odbijam tutaj. Jeżeli tak, on wejdzie tu. Pytanie, czy to działa. Mogę też tak i potem wymienić, tylko że tutaj nie chcę skoczka wprowadzić. Tak, tak i tak. Tak, tak. Chwila. E3, skoczek wejdzie tu, dam szacha. On tu. Albo tak, tak i tak od razu może. Wybicie, wybicie. On skoczkiem tu i komplikacje. Ten pionek będzie szedł. Tego nie chcę. Właśnie nie chcę dać przeciwnikowi tutaj szansy na cokolwiek. No to może się trzymać. Pytanie, co z tym pionkiem? Jeszcze się tak zastanawiam. Tutaj może. Może nie. No tak, to taki ruch. Aha, może po prostu zbić. Jak tu, to mam szacha i tu. Ale będzie z tym pionkiem będzie problem. Ciężko to doliczyć mi teraz. Tak na szybko. Tutaj, tutaj i może tu. Dobra. Po prostu wybiję w następnym ruchu. Niby się mówi łatwo, łatwo, a jednak trzeba być czujnym do końca.
Brak połączenia. Za długo myślałem posunięciem. Zbił. To chyba będzie łatwiej. Sam się przestraszył tych chyba komplikacji. No najłatwiej tutaj odbić, otworzyć wieżę. Myślę, że wieża na F5. Teraz w ogóle co ciekawe, mogę zbić hetmanem skoczka. Hetman bije, bije, bije i wygra na pionkówkę. No właśnie, mogę zbić. Zbić, zbić, zbić. Tu, 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 tu. Tu, tu. No tak, a to sobie zbijmy. Mogę wszystko zagrać, no ale zbicie chyba będzie najprostsze. Nie do końca takie oczywiste, ale jednak działa. No i przeciwnik poddał. Zaraz. A, już myślałem, że silnik tu coś widzi, jednak nie. Dobra, moi drodzy, dziękuję za dzisiaj. Łatwo było w miarę. 2371, ranking bardzo wysoki. Do zobaczenia następnym razem.